Szymka, witam w kolejnej części zmagań. Ostatni raz był ciężki, ale no tak mówiliśmy. To nie jest proste zadanie, żeby zawalczyć o top 1 Battle.net. Gramy na orka, więc na pewno z tymi wnioskami, które wyciągnęliśmy ostatnio, powinniśmy zobaczyć, że nasza gra wygląda trochę lepiej. Tak mi się przynajmniej zdaje. Zagramy Blademastera z siepaczami, nie będziemy grali Blademastera z headhunterami, według mnie to jest średnie. Przynajmniej na podstawie tego, co sobie tam obmyślałem i tak dalej. Później jeszcze raz obejrzałem sobie powtórkę, jak przegrałem na tego orka, który zrobił mi Tower Rusha. I myślę, że tutaj duży problem był właśnie w tych headhunterach między innymi. To nie jest jednostka chyba, która jakoś tam super dużo oferuje, jeżeli chodzi o DPS w tym przypadku, kiedy gramy Blademastera. Raczej my sami chcemy mieć dużo HP, mamy Blademastera, który zadaje dużo obrażeń, do tego iluzje, które tworzą jeszcze więcej zamętu, więc zagramy tym razem tego Blademastera w taki sposób klasyczny, pod iluzję, ale z siepaczami, nie łowcami głów. Dobrze, musimy sobie dorobić jeszcze jednego peona. Nasz Blademaster pod iluzję pójdzie od razu tutaj sobie klipować obozowisko. Zrobimy tego kampa i jak się uda, to tego kampa. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Słucham z iluzją od razu. Jestem na twoje rozkazy. No i ruszamy. Troszeczkę ciała dałem. Dobra. Nie ma katastrofy. Te dwa. Troszeczkę opóźniłem, ale nie jakoś bardzo mocno. Dobra, idziemy dalej. Cały czas produkujemy sobie siepaczy, oczywiście. Nasz przeciwnik może zagrać tego. Może zagrać Farseera. Gdzie? Będzie mieć zaraz trzech siepaczy. Dobra, i pójdziemy tutaj to skripować, a po tym pójdziemy wyleczyć się pod studnią po skripowaniu tego obozowiska. Tu siepacze, tu wy, ty zaatakuj tego. Ja miejmy nadzieję, że nie dostaniemy jakiegoś tu creepjacka, bo byłaby lipa. Trzeba przyznać. Dobra. Jest trzeci poziom BM-a. Jednostki cofniemy tu do wyleczenia. I na chwilkę zmutuję mikrofon. Gotowe. Coś trzeba zrobić. Dobra, dobra. Ja to zrobię. Dobra, już po. I on tu był. I gra co? Też gra Blademastera z headhunterami. Dobra. Raczej wolę, jak mi przeciwnik ma czerwony kolor. Co ja dlaczego oni się nie leczą? I co ja straciłem, że gościu dostał level up? Jakie ma itemy? Już ponów ma. To jest problem. Dobra.
Cieni. Zniszczyliśmy mu dwa legowiska. Nieźle, nieźle. Nieźle, nieźle. Tak, gotowe. No witam. Jakie masz dla mnie zadanie? Czego chcę? Dobra. Mamy mało peonu. Wyleczymy się. On też pod tą studnią jest. Za późno zreagowałem. On tutaj siedzi pod studnią. 100%. Patrzcie. Jest to iluzja. Dobra. Chodźmy sobie tu sklipować kampa. Niż myślałem. Mało drewna. Różka kradzieży many może być. Dobra, idziemy tu. Zagramy heksa mimo wszystko. Dobra, to jest iluzja. Która daje doświadczenie. Dlatego sobie ją zniszczymy. Czy on to klipuje? Nie, nie klipuje tego, więc idziemy tu. Zastanawiam się, czy przypadkiem kruszki kradzieży many nie powinien mieć Blade Master. Ze względu na to, że on... O, może być. Dobra, już tutaj iluzji. Spoko. Sięga inteligencji. Dobra, idziemy na niego. Dobra. Dostawił sobie jeszcze raksy jednak? Dobra, zobaczymy jak sobie tutaj poradzi gościu. Zapelina w ogóle gościu gra, nie? Kogo mam teraz? Słucham, jestem posłuszny. Zwalmy to. Tak,
Dobrze. Wow. Nie byłem gotowy na ten początek, kiedy zniszczył mi te legowiska. W ogóle nie byłem na to przygotowany. Też był problem, że na minimapie przeciwnik nie wyświetlał mi się jako czerwony kolor, tylko jako zielony. I nawet na minimapie nie zobaczyłem, że coś mi mignęło, dlatego że zielony kolor zlał się z zielonym terenem na minimapie. Więc nawet go nie zauważyłem, dlatego szybko sobie później zmieniłem na czerwony kolor. Pamiętajcie, to jest bardzo ważne, żeby czerwony kolor mieć ustawiony. Nie wyszła źle ta gierka, mimo tego, że znowu troszeczkę ciężko było w early game'ie. Ale jak widzimy, Blademaster z tymi pasterzami duchów działa dużo lepiej niż Farski z pasterzami duchów. No i co, fajnie, że wygraliśmy pierwszą grę. Jedziemy dalej, kontynuujemy, nie jaramy się. Jesteśmy na dobrej drodze. Po ostatniej analizie, jakie mieliśmy z naszych przegranych gier. Więc jak widzicie, przegrane gry też są w stanie dużo dać. No i co? Jedziemy dalej, żeby nie przedłużać tego gadania. Mapa TM. Z czego pamiętam, ta mapa jest chyba cross only. Więc nasz przeciwnik powinien być tu w teorii. A jakbyśmy byli tu, to byłby tu i tak dalej. No po krosie zawsze macie przeciwnika. Więc zobaczymy, czy się mylę, czy nie. Zagramy Farsira, gram na losową rasę, więc tak naprawdę nie wiemy, co on będzie miał. Więc agresywnie w stronę jego bazy. Zagramy na jednym legowisku Techa. Na jednym legowisku zagramy Techa. Gotów do pracy. No. Nie umarły. Dobrze, gramy na nieumarłego, okej. To zagramy dwóch, trzech headhunterów mniej więcej. W sumie dobrze jedno legowisko robimy. Bardzo dobrze robimy jedno legowisko. Przyszłość zobaczyć, a znaczy wierzyć. Jeśli ktoś się zastanawiał, dlaczego legowisko jest tu, a nie tu, no to wszystko to, jak stawiacie swoje legowisko, panowie, zależy od tego, na jaką rasę gracie, jaką strategię wybieracie i jakiego bohatera bierzecie. To wszystko ma znaczenie. Coś trzeba zrobić? Przeznaczenie czeka. Zobaczyć znaczy uwierzyć. Potrzebujesz mojej rady. Nasz przeciwnik, nie wiem gdzie jest. Zwrócimy mu się na Gula. A jak nie na Gula, to na Akolite. Jeden wilk jednego Akolite, drugi wilk drugiego Akolite. Przeciwnik potrzebuje ładnie mikrować. Pierwszy Akolita z nami. Opuszcza ten padoł. Nieszczęsny. Cofnijmy leciutko Farsira, bo dotrzymuje obrażenia. Uda, możemy pomikrować lekko. Potrzebujesz mojej rady. Co? Jesteśmy bardzo agresywni, to jest sklep. Moje oczy szeroko otwarte. Dobra. Rozumiem. Rozumiem. Kogo mam zabić? Uda, możemy pobić. Oczywiście. Gotowe. Zobaczyć, znaczy uwierzyć. Do ataku. Co robić? Przeznaczenie czeka. Uważaj. Dobra, nie się to wychodzi. Ja nie wiem, czy on nie gra dekacza i... Dobra. On był na creepowaniu dużym. Sporo creepował. Dobra, nie gramy więcej headhunterów, tak jak mówiłem. Trzech, coś takiego. Nie więcej, nie mniej. Dobra. Jednego wilka stracimy, ale no jest jak jest, inaczej tego nie zrobię. Na? Od jednego wilka stracimy od Perdża, to miałem na myśli. Myślę, że możemy być bardzo zadowoleni z tego, co zrobiliśmy. Udałoby się cofnąć. Próbuję mnie przeciwnik blokować. Dobra, będą coile. Drugiego coila musimy zdżukować za pomocą naszego zwoju portalu. Chyba, że... Nie uda się. Dobra, za dwa coile. Za dwa coile, nie ma katastrofy. Mamy te dwa. Robimy SH. Stawiamy sobie podwójne.
podwójną bestiarnię. Fajnie by było, jakby zaraz jeden wilk nam sprawdził. O! Chyba to się nie spodziewałem, trochę chciwy. O! Headhuntera wysłałem na golemy. Biedaczek. Zobaczyć, znaczy uwierzyć. Chcesz tutaj pójdzie klipować? Oj! Heala przypadkiem zagrałem. Lol. Miał być Hex. Miał być Hex. Zobaczyć, znaczy uwierzyć. Dobra. Uwaga, kogo być na moje oczy szmantera przeznaczenie czeka. Zmieniamy sobie agro, leczymy. Przeznaczenie czy kogo zechce. Zobaczyć. Z Heksem mógłbym pójść klipować fajnego kampa. Trzeci poziom, dobra. To sklipował. Co? Gdzie to sklipuje? Ja nie wiem, czy tam nie ma expy i od razu, jeżeli tam nie będzie expy, to... No i jakbym miał heksa, to bym go teraz tutaj heksował i bił. Nie pozwoliłbym mu na zrobienie tego, co on teraz tutaj kombinuje. Potrzebujesz mojej rady. Będzie nas teraz szukał. Przeznaczenie czeka. Chodźmy. Wilki powinny wyskautować. Tu sobie na chwilkę staniemy, z tyłu. Jest ekspa? Nie ma, nawet nie sklipował, dobrze. A tutaj co jest? Przed gulami gdzieś. Dobra. Możliwe, że środek robi. Ale dobra, zostawmy ten środek. Zrobimy sobie tutaj laboratorium goblinów, po czym pójdziemy tutaj na Red Campa. Możliwe, że on to teraz klipuje. Jak miał Heksa, to by to inaczej wyglądało. Ja mogę być tutaj bardzo agresywny ze swoim klipowaniem. Tutaj niestety przez to, że błąd był ze zdolnością, no to teraz musimy się męczyć. Nie wiem, czy betonu nie powinienem zrobić. Bardzo daleko od swojej bazy odbiegam do tego. Nie mam TP. Dobra. Ale mam speed scrolla. Dobra, to TP sobie kupimy. Za chwilkę. Zrobimy tu kampa. Część itemów sprzedamy, bo jest to słownie bezużyteczne. I teraz tak, zanim zaczniemy produkować kolejne wiwerny, to musimy sobie zebrać dużo złota. Musimy zebrać bardzo dużo złota. Tak około tysiąc coś złota musimy zebrać. Przeciwnik, no tak jak mówiłem, zrobił środek, nie jesteśmy zaskoczeni. My sprzedamy itemy, które nie mają dla nas żadnej wartości. Weźmiemy coś, co może być przydatne. Zobaczymy, czy zrobione jest laboratorium. Nie jest, więc sobie sami zrobimy. Od razu robimy przelepszenie dla jeźdźców. Nasz przeciwnik tu jest. Możemy odpalić speed trolla. Dobra.
Potrzeba mu zrobić TP, ale czy zdąży się wyleczyć? Straciliśmy jedną biwę. Znaczy nie jedną biwę, nie. Straciliśmy samych headhunterów, których i tak nie potrzebujemy. Spoko. Dobrze, poszło. Uwaga. Okej. Okay. No co, jedno polepszenie do ataku, jedno polepszenie do pancerza, dlatego że są tanie polepszenia. Jeszcze nie przebijamy limitu. To jest bardzo ważne. Patrzcie, no my mamy wiele rzeczy do zrobienia. Trzeba na przykład kupić Healing Scrolla dla naszych Viv. Kiedy dostają nowe, używamy Healing Scrolla. Nie od razu, tylko chwilkę po. Idziemy dalej klipować. To jest, no, u Undeada w bazie bardzo ciężko się walczy. Więc na razie nie ma powodu, żebyśmy wchodzili. Jest dużo obozowisk na mapie do zrobienia, więc skorzystajmy z tego. Od razu będziemy widzieli, że nasz przeciwnik robi XP. My sobie możemy... Znaczy na razie XP nie będziemy stawiali. Nie ma co ryzykować, nie ma co na razie rozciągać armii. Czasem jest tak, że ludzie widzą, o, jakiś gościu ma 50 supplya na 50, na 71 i ma, nie wiem, 1200 złota, tego złota nie wydaje. Tak się robi, panowie. W Warcraftcie tak się robi, bo później macie karę za to, że przybiliście limit. Są flagi do sprzedania. Mam teraz ukatrupić. Zobaczyć, znaczy uwierzyć. Dobra. No, za chwilę będziemy przebijali. Jeszcze sekundka. Dobra. Możemy jechać. Przyznam, że teraz potrzebujesz mojej rady. Jedną muskę trzeba wystawić. Czego chcę? Zobaczyć, znaczy uwierzyć. Kogo zechcę? Moje oczy szeroko otwarte. Zobaczyć, schowali znaczy uwierzyć. Na pewno. Gdyby nie było, że on w sumie zaraz zagra masę gargów. Też nie mogę przespać tego momentu. Przeznaczenie to sprawdzić. Tego wyślemy wilki, żeby nam powiedziały, co się dzieje. Są gardy, widzicie? Są gardy. Znaczy uwierzyć. Ruch na dziesiątej. Przeznaczenie czeka. Uważaj. Jednak co to inaczej zrobić? Tak i tak. Albo może być razy. To będzie lepiej. Jak to zrobimy z grupami w ten sposób, będzie lepiej. Dobra, możemy wyjść. Potrzebujesz mojej rady. Zgłaszam się.
się znaczenie. Tu nic nie ma, więc nie ma co sprawdzać. On gdzieś tutaj może być ewentualnie. Dobra, idziemy na niego. Sforsujemy TP. Myślę, że możemy się dziś. Kupimy sobie jeszcze jednego King Scrolla. Jeżeli też nie zrobił za dużo batów, to trzeba uważać na to. Tam widziałem findy jakieś były, więc nie róbmy za wielu batów, bo to też nie jest dobrze. Jakieś za dużo. Dobra, rozwalmy to. Poszło. No, w bazie Undeada, jak widzieliście, niełatwo się walczyło, mimo tego, że mieliśmy przewagę, ale mogliśmy sobie na to pozwolić, tylko dlatego to zrobiłem, ale jeżeli chcecie czasem być pewni, że wygracie grę, no to postawcie sobie XP, coś w tym stylu, nie musicie robić tego, co ja zrobiłem, po prostu tutaj już chciałem skończyć grę, bo tak czułem, że moja pozycja mi po prostu na to pozwala, ale to nie będzie takie darmowe wzięcie wina, mimo tego, co udało nam się osiągnąć w early game. Dobra, jedziemy dalej. Kolejna giereczka, gramy na Huma, statystyki, zobaczmy. 12-2, okej, nieźle. 12-2 to jest przyzwoity wynik. Oglądaliśmy ostatnio Lyn vs. Sok, powtórkę. Bardzo dobra gra. Mówiłem, że tamta repka była kastowana, ale jednocześnie chciałem się coś z tej gry nauczyć. W takim razie spróbujemy zrobić, co tam się działo, czyli pójdziemy creepować na początku gry. Nie będziemy agresywni, pójdziemy creepować i zobaczymy, co będziemy w stanie zrobić creepując. Jak widzicie, na poważnie traktuję to wyzwanie top 1 Battle.net. Więc jak już kastuję jakieś też dobre giereczki, to od razu próbuję sam coś z tego zrozumieć. Coś, co później może być użyte w mojej grze. Tylko jest problem, już widzę pierwszy. Musimy pójść tu. Musimy pójść tam. Nie, najpierw pójdziemy tu. Ale klipujemy. Tylko najpierw tu. Tamta mapa nie miała tylu mobów, które dispelują wilki na początku. Więc pójdziemy tu. Też trzeba pamiętać, że to nie jest tak, że w każdej grze możemy sobie kopiować to, co robi jakiś progamer. Bo niektóre strategie są grane dlatego, że bardzo dobrze działają na niektórych mapach. Trzeba też o tym pamiętać. Zrobimy to. Przeznaczenie czeka. Potrzebujesz mnie. Dobra. Oj, zabił mi tego. Uwierzyć. Rozumiem. Przeznaczenie czeka. Dobra, ale za takie itemy warto, więc luz. Dostajemy bardzo dobre itemy. Tak, dostaliśmy tutaj plus 5 do statystyk, księga plus 2 do zwinności i plus 3 do siły teraz. To jest iluzja, albo i nie. Przecinek chyba w ogóle zagrało Fast Express, sprawdźmy to. Cofnijmy się lekko na chwilkę. To jest iluzja. Tak, Fast Express, dobrze. Uważaj, co mam robić? Przeznaczenie czeka.
szeroko otwarte. Oka. Będziemy bili siebie z wilków. Ale zaraz to zrobimy. Water Elementali bardzo dużo nas przeciwnik summonował. Bardzo dużo. Dobra, możemy przywołać w końcu wilki, które i tak tu wyślemy. Idzie na nas? Bardzo dobrze, niech idzie na nas. Atakujemy arcymaga od razu. A my sami biegniemy tutaj. Popełnia błąd nas przeciwnik. Dając sobie i tak odbić arcymaga. Teraz bijemy piekura. Zobaczyć, znaczy uwierzyć. Na pewno. Co mam robić? Spadko potrzebujesz. Dobra, pójdźmy tu. Zostawmy sobie sklep. Potrzebujesz mojej rady. Zastanawiam się, czy zagrać Fae Lorda. Moje oczy szeroko otwarte. Kogo mam zabić? Od razu regeneracji do troli. Znaczenie czeka. Zobaczyć, znaczy uwierzyć. Kolejne rękawice. Moje oczy szeroko. Siły ogra, no fajnie. Coś czas robi. Znaczenie czeka. O, jeszcze księga siły. Dobra. Gotowe, czego chcę ja to zrobić? Gramy fajne lory. Dobra, jeżdżamy tu na grubo. Oczywiście. Uważaj. To. O Boże, widzieliście co ja zrobiłem? Zabiłem własnego wilka, który otoczył go. Tak też czasem bywa, nie? Popełnia takie głupie błędy. Sforsować TP. Oczywiście, że mu nie damy. Potrzebujesz mojej rady. Na pewno. Zobaczyć. Dobra, biegamy czy do środka tych kurczę wszystkich chłopów. No co ja tutaj się będę z incacką, nie? Nie ma czy, od czego uciekać. Pokazujmy tego, że gramy Riderów. Wielkie grabież, sieć, spętanie. Moje oczy szeroko otwarte. Na pewno. Dobra. Mamy jeźdźców. No i lecimy na niego. Mógłbym sobie odblokować jeszcze kopalnię złota na wypadek, wiecie? Tak zrobimy. Odblokuję sobie jeszcze na wypadek kopalnię złota. Własną. Czego ci trzeba? Rozumiem. Moje oczy szeroko. Możesz mi odpowiedzieć. Po tym idziemy od razu na przeciwnika. Zrobimy sobie polepszenia do ataku. Możesz mi odpowiedzieć. Zobaczyć. Znaczy zrobione będzie. Dobra, lecimy na przeciwnika. Idziemy na maina. Tu ma już dużo towerów. On tam pewnie dostawia kolejne wieżyczki, więc po prostu pójdziemy na jego główną bazę i tyle. Tu sobie przygotujemy już jednego peona, który będzie budował nam kolejną bazę. O!
Proszę bardzo. Mamy tu mamy. Przeznaczenie. Moje oczy szeroko. Coś czas robić? Nie ma sprawy. Do ataku. Przesuń miodek bohatera? No to go wezmę. Dajesz za darmo. Zdziwiony. Hunterów i tak nie potrzebuję, mogą paść. W końcu mamy jakiegoś płaczka. W końcu mamy jakiegoś płaczka. Dawno nie było. W końcu. Dawno nie było płaczki. Będzie pewnie robił, wiecie? Będzie robił zaraz masty. Towerów, czyli zrobimy sobie już katapulty pierwsze. Tak, mówiłem. No płaczek, co zrobicie? Piękna muzyczka z WoWa, dźwięk ginących chłopów, walących się wieżyczek. Czego tu chcieć więcej? Pytanie, czy uciekł jakimiś chłopami? Zrobimy sobie baty na wypadek. Powiedz tylko słowo. Moje oczy szeroko otwarte. Co za klaun.